Dobry wieczór. Przepraszam za tak długie oczekiwania. Oczywiście, jak to zwykle w przypadku projektów technologicznych, z najprostszymi czynnościami, czyli mikrofonami i tłumaczeniem, jest gorzej niż z wysoką technologią. Cieszę się, że mogę otworzyć wspólny projekt wielu osób i wielu instytucji. Projekt Mindware Technologie Dialogu, który odbywa się już od jakiegoś czasu jako ta część rezydencyjna, od 22 konkretnie września, ale jego droga była jeszcze dłuższa. Właściwie na dobrą sprawę wszystko zaczęło się w styczniu, kiedy raz określiliśmy ramę tego projektu wspólnie, czyli trzy osoby, każdy reprezentujący inne miejsce, inne doświadczenie, ale też inną wiedzę. Doktor Piotr Celiński z Uniwersytetu Marii Kiwi-Skłodowskiej. Marcin Skrzypek z Teatru NN Brama Grodzka. W imieniu Marcina chciałbym przeprosić. Niestety Marcin jest, jak to zwykle bywa w tego typu czynnościach, kiedy ktoś, w tego typu sytuacjach, kiedy ktoś dzieli wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin, jest niestety poza Lublinem, ale oczywiście mam nadzieję, że do nas dołączy w najbliższym czasie. No i oczywiście ja z Warsztatów Kultury jako trzeci składnik, czyli kurator sztuki. Dziękuję. Zaczęło się, tak jak mówiłem, na początku roku. Ten projekt miał być zupełnie inny. Miał być projektem stricte społecznym, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że jest to coś, co jest dla nas ważniejsze. Stało się to właściwie nawet poza Lublinem, jeśli z tego co pamiętam, w Sejnach. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co powoduje, że wysokie technologie, czy w ogóle rozwój cywilizacyjny oddala się od zwykłego człowieka. Jak spowodować, żeby chociaż znaleźć płaszczyznę, czy miejsce do zadawania pytań. Pytań dotyczących właśnie zrozumienia, czy niezrozumienia nowych technologii, a przede wszystkim, żeby w ogóle nadążyć za oddalającą się technologią, która już niczego nie potrzebuje. Awatar przyszedł. Awatar. Witamy awatara. Chciałbym poprosić wszystkich o zajrzenie do oka, to po pierwsze. Po drugie o zagłosowanie na partię robotyzacji Polski, to drugie. I po trzecie o to, żebyście Państwo nauczyli piosenki takiej, którą zaraz zaśpiewam. To jest piosenka właśnie nasza, wyborcza, agitacyjna i to idzie tak. W las robot na płot i mruga, długa to droga i ciężka, ale zwyciężymy z ciemnością. Tekst jest trochę trudny, ale to ja Państwu pomogę, tutaj będę pomagał. W razie czego jestem do dyspozycji, dziękuję bardzo. I taki mniej więcej jest nasz projekt, czyli niekoniecznie chcemy kogokolwiek czymś zaskakiwać, czy tam właściwie przytłaczać, a już na pewno nie chcemy, żeby to było spektakularne. Jeśli wyjdzie przypadkiem, że coś jest spektakularne i Państwu się spodoba, to jest efekt, że tak powiem, uboczny, niezamierzony. Także piosenkę polecam, oczywiście od razu mi się spodobała. Wrócę może do tyrady, którą oczywiście za chwilę skończę, prosząc w kolejności Rafała Kozińskiego o otwarcie jako gospodarza, bo ja trochę inną rolę dzisiaj pełnię, więc nie mogę być w dwóch rolach, czyli gospodarza i kuratora, ale to za chwilę, Rafale. Jeszcze mam tutaj parę ważnych faktów. A następnie Piotra Celińskiego, który już tutaj nam poopowiada o tym, co jest tą ważną częścią projektu, czyli o teorii. I to właśnie jest to, co chciałbym teraz zwrócić uwagę. Żeby rozmawiać o tak trudnych tematach, o tym oddalających się plecach nowych technologii, które już nie potrzebują nikogo, niczego, poza samymi siebie jakby wielbiąc i robiąc, co się tylko żywnie podoba, to musieliśmy połączyć wysiłki w trzech różnych jakby obszarach. W obszarze oczywiście sztuki, która wydaje się tutaj wyjątkową platformą do, czy taką umożliwiającą zwrócenie uwagi, zaciekawienie, ale też pełniącą inną rolę. Myślę, że to o tym jeszcze będziemy mówić podczas otwarć, które oczywiście, na które serdecznie Państwa zapraszam. Otwarcia to są te czerwone, jest ich kilka, także tutaj zapraszam. Zielone to są te permanentne, które można odwiedzać pomiędzy czerwonymi, a na niebieskie obowiązkowo trzeba
być, bo tam rozprawiamy o ważnych kwestiach dotyczących cywilizacji i technologii. I właśnie ta teoria, za którą odpowiada Piotr, wydaje mi się, to jest szczególnie ważna, chociaż może być czasami nudno, ale to dla tych tylko i wyłącznie, którzy jeszcze nie wiedzą, jak bardzo ważne jest mówienie o tym. I tutaj te konwersatoria o 10.30 każdego dnia i wykłady o 18.00 dla mnie są osobiście jako kuratora sztuki wyjątkowo ważne. W przeszłości robiłem tego typu projekty, właśnie łącząc sztukę z teorią, między innymi wobec formy otwartej Oskara Hansena i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry trop i tego się trzymam. Ważnym elementem tej układanki poza pracą Piotra i moją jest praca Marcina Skrzypka, który jest animatorem i który jakby za wszelką cenę zmuszał nas do tego, żebyśmy rezygnowali trochę ze swoich górnolotnych może czasami pomysłów na rzecz tłumaczenia ludziom tego, co my robimy. Nie wiem, jak to wyszło, bo to oczywiście jest zawsze almost always, ale staraliśmy się i Marcin nas w tym motywował. Jeśli chodzi na przykład o opisy prac, żeby one faktycznie mówiły bardziej do ludzi niż bardziej do teoretyków sztuki czy do krytyków sztuki, którzy też trochę już wystarczają sami sobie, ale żeby faktycznie przynajmniej zarzucić zarzucić nic jakoś, po której wciągniemy jakąś trochę grubszą niż później linę, później taką oberlinę, a później to już chyba stalową i na stałe połączymy nowe technologie z kulturą i ze sztuką. I taki jest nasz zamiar, chociaż pewnie niełatwy. Dodam tylko, bo o to zostałem poproszony przez Piotra, myślę, że warto o tym powiedzieć, że ten proces nie zaczął się dzisiaj, czy tam nawet w tym styczniu tego roku. On trwa na dobrą sprawę od początku lat 80., powiedzmy, koniec 70., początek 80., kiedy Andrzej Mroczek nieżyjący zaczął wprowadzać elementy nowych technologii, to wtedy była raczej kategoria sztuki wideo i okolic, ale poprzez performance, specyficznym jakby takim połączeniu. Dalej było dużo różnych pomysłów, ale między innymi też to, co ja dorzuciłem jakby do tej, czy postawiłem na tej drodze, to były działania w Galerii Kont nieistniejącej już w 92 roku, czyli właściwie 3 lata po WRO. Powołaliśmy do życia Wideokont, a później Lubelskie Prezentacje Sztuki Wideo, które były pierwszą tego typu sytuacją pokazującą nowe media. Wtedy trochę inaczej, o co innego chodziło w tych nowych mediach. Myślę, że bardziej o technologię właśnie, że patrząc z tamtej perspektywy, to co robimy w Mindware, czy to co jakby ta kategoria, to jest zupełnie inny sposób podejścia. Nie zafascynowanie nowymi technologiami, a raczej właśnie dążenie do dialogu z nimi i wobec nich. Kolejno były różne wydarzenia. Zapamiętam na pewno wydarzenie Ad Contact, które współtworzyłem z Waldkiem Tatarczukiem, obecnie dyrektorem Galerii Labirynt w 2000 roku, gdzie co prawda nacisk był położony na performance, ale tam też było dużo rozmów na temat nowych technologii. Prezentowaliśmy między innymi Cyber Human Stelarka, nie osobiście oczywiście, ale z komentarzem profesora Kluszczyńskiego. I parę jeszcze innych wydarzeń, między innymi ciekawy performance Józefa Robakowskiego. To były te takie drobne, nie wiem, kamyczki albo jakieś może małe kamienie milowe, które budowały jakby całą tą sytuację i też pojawiały się w międzyczasie takie właśnie spotkania jak z Piotrem, które myślę, że tak chyba się przymierzaliśmy do tego jakieś z 5 lat. Różnie to wychodziło, ale w końcu udało nam się zrobić projekt, który nazywał się Atomy plus Bity. I to był pierwszy projekt refleksyjny, taki sensu stricte, gdzie faktycznie chodziło o to, żeby nie pokazywać spektakularnych rzeczy, a raczej rozmawiać o tych spektakularnych pomysłach. W międzyczasie oczywiście, jak już zrobiliśmy te Atomy plus Bity w tamtym roku, jesienią tamtego roku, w międzyczasie staraliśmy się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. I to był dosyć ciekawy czas, bo ludzie spotykali się bardzo często i bardzo często rozmawiali na ważne tematy. Tak też właśnie się jakoś dogadaliśmy w tej kwestii właśnie Mindware'u, kategorii, którą rzucił Marcin Skrzypek, a my ją szybko podchwyciliśmy. I to był bardzo ciekawy czas, bo udawało się naprawdę szybko podejmować decyzje. Taki był czas. Teraz trochę może to zwolniło to, co się dzieje w Lublinie, ale nadal widzę pozytywne wibracje. Idea Media Labu Piotra,
rozwijanie jej, wycieczki do Linzu, do Ars Electronica, rozmowy z tamtym sztabem w kwestii wymiany informacji, ale też wystaw i doświadczeń, wycieczki do Budapesztu, do Kibu. To wszystko jest jakby również popierające nasze starania, ale też to, co chcemy robić w związku z tym. W międzyczasie też myślenie o CSK jako takim miejscu, które powinno zawierać sobie moduł mówiący o nowych technologiach i wiele innych spraw, tak samo też z Marcina perspektywy działalność Teatru NN, jeśli chodzi o połączenie nowych technologii z pamięcią. Tych rzeczy jest bardzo dużo, ja specjalnie chciałem to podkreślić, że my się tutaj nie pojawiamy znikąd, czy my kontynuujemy czyjąś pracę, ale też swoją własną i dokładamy kolejne jakby elementy do tego, budując jakąś większą całość. I dlatego jakby cieszę się dzisiaj, że mam tą przyjemność, myślę, przełożyć tą kartę na taką może już gęściej zapisaną nawet i może też ciekawiej, która, no, mam nadzieję, że też miasta deklaracje w kwestii właśnie rozwijania tego obszaru bardzo ważnego, refleksji nad nowymi technologiami, sztuki nowych mediów, Media Labu, ale także też ważnych elementów takich jak wynikający z kultury wiedzy, z naszej jakby części aplikacji, Obserwatorium Kultury i innych bardzo ważnych, nowoczesnych narzędzi do rozumienia świata, do rozumienia kultury, że to wszystko w jakiś sposób będzie realizowane. I dla mnie osobiście ten projekt Mindware Technologie Dialogu jest taką namiastką tego, co może nie udało nam się spektakularnie właśnie zrobić przy ESK, gdybyśmy uzyskali ten tytuł, ale nie wiem, może to i lepiej, bo teraz mamy czystą kartę i możemy mówić o edukacji, a ta nas interesuje chyba bardziej niż festiwale, także ja chyba już tyle, poproszę Rafała o głos. W kwestii festiwali, nawiązując do Zbyszka, państwo wiecie, że jest to projekt w ramach prezydencji, tak, Polska przewodniczy Unii Europejskiej i ministerstwo oraz różne jej podległe instytucje stwierdziły, że dopompują trochę kasy różnym instytucjom, żeby narobić festiwali w Polsce, żeby było głośno o tym, że Polska jest w przewodnictwie w Unii Europejskiej. Myśmy stwierdzili, że nie bardzo nam się chce robić kolejnego festiwalu, który jest, trwa 5-6 dni, spotykają się artyści, wyjeżdżają, nic po nim nie zostaje. Rzuciliśmy się w bardzo dziwaczny projekt, żeśmy na początku stwierdzili, że rezydencje, jak panowie trzej, o których już mówił Zbyszek, powiedzieli, że to jeszcze nowe technologie i tak dalej, co mi jeszcze bardziej się spodobało i zaczęło to być jeszcze bardziej trudne, tym bardziej ciekawe, że nie jest to festiwal, a że łączą się tutaj, łączy się kilka rzeczy, spotkanie artystów wschodu i zachodu, praca kilkutygodniowa, wspólna z wolontariuszami, namysł filozoficzny, dzieła artystyczne, sztuka, jakby świetna okazja i chyba trochę lepsze efekty niż zrobienie festiwalu, zaproszenie artystów, którzy wjadą i wyjadą. Także to niezwykła sprawa, dlatego właśnie w takim niszowym gronie otwieramy ten projekt. Nie ma tutaj wśród nas ani prezydentów, ani wysokiej rangi urzędników, ani ministrów, ale tak powinno być, tak? Wielkie rzeczy dzieją się właśnie zawsze w niszach. Także w imieniu ministra kultury oraz prezydenta miasta chciałbym otworzyć projekt Mindware Technologie Dialogu. Ja tylko jeszcze słowo, Piotrze, bo faktycznie Rafał zwrócił mi uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, to aż wstyd, że o niej zapomniałem. Muszę to naprawdę, przepraszam, jeszcze chwilę, ale to jest tak dla mnie ważne, że nie mogę się oderwać od mikrofonu. Ważne jest to, że ten projekt nie wynika tylko i wyłącznie z nowych technologii, czy z tego, o czym mówiłem. On ma jeszcze jedno bardzo ważne podłoże. Właściwie tutaj właśnie witamy obsługę naszego obiektu, które za chwilę będzie można już w całości działająco oglądać w Galerii Olimp, już od jutra, zapraszam oczywiście. Jak widać, jesteśmy w procesie cały czas. Chodzi tutaj o to, że ten projekt wynika z doświadczeń, naszych doświadczeń, myślę, że lubelskich, ale w szczególności warsztatowych i w szczególności doświadczeń Rafała Kozińskiego, Marysi Artemiuk, Grzesia Kondrasiuka dotyczących eksplorowania wschodu.
właściwie na dobrą sprawę, to trochę to ministerstwo, które tutaj, o którym mówił Rafał, ono dało nam to, ten akces do robienia czegoś w ramach polskiej prezydencji, w ramach Krajowego Programu Kulturalnego, ale szczególnie w ramach Partnerstwa Wschodniego. Te trzy projekty, które są w Lublinie i odbył się jeden w Białymstoku, one były zakontraktowane, można powiedzieć, jako rzeczy związane ze Wschodem. To, co się później z nimi wydarzyło w każdym z tych miejsc, w szczególności w naszym, to już jest trochę inna opowieść, ale faktycznie ten projekt łączy artystów ze Wschodu i z Zachodu. Od Gruzji aż do Europy Zachodniej, także Polskę reprezentuje, ale również południe Europy, Bałkany, Słowenię, Serbię. I on w takim zamyśle faktycznie był, tylko to jest ten drugi level, czy nie wiem, obok, nieważne który, bardzo ważna rzecz odnosząca się właśnie do dialogu, do tej komunikacji, która jest bardzo ważna w naszym projekcie, do rozumienia różnych języków, tych cyfrowych, ale też tych takich kulturowych języków. I wydaje mi się, że w tych pracach, które zostały wybrane, a które chciałbym podkreślić, nie były pracami szukanymi w jakiś sposób spektakularnymi, tylko to był otwarty nabór. Kilkadziesiąt osób zgłosiło projekty. Te projekty siłą rzeczy nie mogły być realizowane wszystkie, bo tak może byłoby najprościej. Wybraliśmy tych projektów 10. I tych 10 projektów od właściwie maja, jeśli dobrze pamiętam, czerwca, były poddawane pewnemu dostosowaniu czy adaptowaniu do kontekstu lubelskiego. I to autentycznie odbywało się w dialogu pomiędzy nami a artystami. I artyści, co jest tutaj bardzo ważne i za co chciałbym podziękować, do tego dialogu jakby weszli. Nie założyli czegoś, że to jest mój projekt, ja go zgłosiłem w takim kształcie i koniec. Albo jest po mojemu, albo nie występuje. Projekty były przekształcane i były dostosowywane do naszych możliwości, ale też do naszego lubelskiego kontekstu, do miejsc, czy do historii, czy w inny sposób. I faktycznie są jakimś wspólnym działaniem, oczywiście zakładając, że ten czynnik artystyczny, idea jest po stronie artystów. Ale nasza praca polegała właśnie na tym, żeby jak najlepiej je w Lublinie osadzić i jak najlepiej zaprezentować. I dla mnie osobiście, kuratora sztuki z 20-letnim doświadczeniem, to jest sytuacja bez precedensu. Ja nigdy w ten sposób nie pracowałem i jest to dla mnie bardzo cenne doświadczenie i chciałbym raz jeszcze artystom podziękować za tą cierpliwość i za chęć współpracy w ten akurat sposób. Także chyba już Piotr teraz. Dziękuję.